Wyśmiałem własne kły, zżarły kłopoty. Radio Muchomor. Pum, pum, pum. Minęła godzina 3:03. Zapraszamy do naszej audycji Głosy z Eteru. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty opery barowej, która miała swoją premierę wczoraj w Operze Narodowej w Siedlcach. W dzisiejszej audycji Głosy z Eteru przeniesiemy się w kuluary tejże opery, aby porozmawiać o tej doniosłej premierze z jej twórcami. A ponieważ było to nie lada wydarzenie kulturalne, zjawiło się na nim wielu ciekawych kompozytorów i reżyserów awangardowych, którzy również podzielą się z nami swoimi przemyśleniami oraz planami na przyszłość w tamtej luźnej, kuluarowej atmosferze. Radio Muchomor. Życiem własnym bawię się ogromne. Chłopcy źli, bandyckie mordy wy. Ach ta forca, te dolary, ach te ciężkie. Radio Muchomor. Chyba jestem zaskoczony, jestem zaskoczony. Zęby szczerze złote. Kiedyś miałem własne kły, zżarły kłopoty. Jesteśmy, byliśmy świadkami pięknej serenady. Pana, przyjechał do nas jeden z najlepszych organizatorów świata. A to był głos? Don Piccios. Don Piccios, głos barysopranowy? Tak, tak, of on. Czy mógłby pan coś powiedzieć na temat dzisiejszej premiery, której byliśmy właśnie świadkami? Ona, choreografia polega na tym, żeby 666 osób, proszę pana Waldemorda, zagrało na gitarę. Pan Waldemort, ale pan organizuje koncerty. No staram się jak mogę, no się staram, no naprawdę staram. No. Mam kilka zaprzyjaźnionych kapel, gotycka, poezja śpiewana. Gitary klasyczne. Super. Coś jeszcze? Tak, oczywiście. Po ile? Chodzi o kapelę, czy chodzi o... Pieniądze, w euro. Ile to będzie kosztowało? Proszę bardzo, o pieniądzach nie rozmawiamy. Okej, okay, rozumiem. W kulurach takie rzeczy. Sześć chórów. Na raz zagranych normalnie. Aleksandrowa? No, Aleksandrowa nas nie stać, ale syna, jeszcze... To syna Aleksandrowa. Syna Aleksandrowa, tak. Kontynuujemy nasze spotkanie z muzyką klasyczną. Za chwileczkę usłyszymy utwór Konopki. Słynny czeski kompozytor skomponował być może nawet dwie opery. Proszę bardzo, jeden z nich jest. O, właśnie chyba mamy, Jesteśmy w kuluarach, Radio Muchomor cały czas w kuluarach. Proste pytanie do pana. Jak długo pan komponował najnowszą symfonietę? Zajęło to trochę czasu, około 15. Od Sasa do Lasa? Nie, przecież to już było zupełnie inne. Habsburgowie wtedy rządzili, skróciliśmy ten okres, żeby to zaokrąglić, do czasu rewolucji w tym takim małym forcie. Rozumiem, że pan rezerwę taktyczną uruchomił, żeby ten czas skrócić nagrywania i... Mamy outsourcerów. Jeszcze raz, bo... Takich pomagierów mamy. Pomagier. Za pieniądze robią. Zazwyczaj czytał pan taką książkę polską, ten taki... Ten taki? Z Kentucky. Czytałem. Ale mogłabym prosić zabrać ten plastik i te papieroski, bo byłoby... Skrzypek na dachu, Antek. Skrzypek na dachu... Antek na dachu. Czy to pana, jest to pana dzieło, skrzypek na dachu? Nie, Antek na dachu jest moim dziełem. Ale to ten Antek, który nie lubił muzyki? Tak, on gardził muzyką i pobił się skrzypcami na dachu. Chyba na tym skończymy tę audycję, ponieważ oni muszą się przygotowywać do następnej premiery, która będzie już jutro. Następna premiera będzie dotyczyła króla Laurensa z Arabii. Nie, to będzie włoska opera, król Lir. To nie jest włoskie. Lir. Król Och. Lir. Goethe. Włoskie. Król Lir. Król Och. O, to będzie o denominacji. O, w ogóle zmianie na euro. Radio Muchomor.
A, myślę, że one są ślepe. Sen nocy letniej. Sen nocy letniej to wtedy jest okres godowy lemurów i wtedy one tak robią takie odgłosy, to ja spróbuję przedstawić, ale to nie będzie dokładnie, to jest takie... To jest właśnie taki odgłos godowy lemura. Godowy odgłos lemura. One są zdane z tego, że dają te odgłosy. Czy te lemury lubią Szekspira, czy nie bardzo? Ja myślę, że każdy lemur lubi Szekspira. Ciężko nie lubić Szekspira. Wie pan, jak pan pójdzie do kina i obejrzy jakąkolwiek komedię romantyczną, to wiadomo, że to jest Szekspir. Dzisiejszych bo on już wymyślał wszystko. Spokojnie, on już wszystko już oddaję głos Konopka, kompozytor z Czech. Proszę bardzo. Czy pan się zgadza, że lemury mają też głos i lubią Szekspira? Ja bym powiedział, że to są bardziej takie gimbo. A propos Szekspira, nasz król Lir trochę nawiązuje oczywiście, wiadomo, że po nazwie, ale nie tylko. Nawiązuje też Szekspira do tego, że jest wielka tragedia na końcu, że połowa aktorów właściwie tych piosenki, znaczy tych kniazy, no, zatrudniamy znane postacie. Będzie tam ten gość. Lemur? Piramida. Lemur, znamy Człowiek Piramida. Człowiek Piramida. Czy to jest ten człowiek? West. Hollywood, Warszawa, czy jednak Ołomuniec? To znaczy tak, próbowaliśmy zrobić w kuluarach film, ale no potem się... Wyszło ostre porno. Taka była prawda tam w kuluarach. Wyszło, słuchaj, kolejny to było kino artystyczne. Cycek musi być w kinie. Zdenek, ostre porno jest ostre porno. To było ostre porno, przyznaj się. Pamiętasz, to tak może kończąc po jednym zdanie sumującym naszą dzisiejszą premierę. Warto przyjść na ten spektakl, który się składa z serenady i z dwóch aktów, gdzie nie ma w ogóle aktorów na scenie. Czy warto przyjść, czy nie? W dwóch zdaniach. Tak, warto. Pierwsze zdanie, gdyż do każdego biletu będą dołączone dwa ciągutki. Akty. To jest właśnie zdanie klucz o tym takie spektaklu. Takie we frużelinie. Akty we frużelinie. Dwa zdania podsumowujące. Japonia i jeszcze raz Japonia. Kocham Japonię. Dwa zdania podsumowujące. Szczerze mówiąc, chciałbym powiedzieć o tym, że... A kim pan jest w ogóle? Jebać się. Aha, bo w ogóle pan... Aha, to pan nie jest ekspertem od teatru. Przepraszam, pan się przytaczył do studia. Nie chcący. Radio Muchomor. Zawsze na czasie, zawsze z Muchomorem. Radio Muchomor.